Dzień dobry, internet. Prowadzenie biznesu ma swoje plusy i minusy. Na pewno jest również dużo minusów takich, że ciągle jest się w pracy, nie ma się na nic czasu, jest to wszystko podwyższonego ryzyka, ale są też takie plusy, że nie każdego dnia trzeba lecieć rano do pracy. Dzisiaj jest wtorek, godzina około 11 i taka oto panienka zatrzymała mnie przed pracą. Martynko! Cześć! Jak się masz? Dobry poranek, udało się ogarnąć trochę rzeczy. Maile ogarnięte. Wczorajszy vlog wrzucony. To był całkiem niezły odcinek. Przez ostatnie dni borykałem się z programem Adobe Premiere, którego używam do obróbki wideo. I w poprzednim którymś vlogu mogliście zauważyć w kilku sekwencjach takie czarne, migające plansze, które się pojawiały. I to coś opanowało w ogóle całkowicie proces edycji. Dzisiaj rano już wyglądało to tak, że cała sekwencja w ogóle wideo, cały wczorajszy vlog po renderingu, po wyrenderowaniu wyglądał tak, że wszystko w nim mrugało, więc był totalnie nieużyteczny. Walczę z tym od kilku dni, czytając na forach i w internecie, jak się pozbyć tego problemu, i wszyscy obwiniają Adobe i Adobe Premiere, że jest to bug w tym programie, który już jest znany od wielu lat, nikt nie potrafi sobie z nim poradzić. I dotyczy adjustment layer, czyli tej warstwy, na którą się wpina wszystkie efekty. No i jakaś totalna masakra, bo jest to podstawowa funkcja programu, którą się używa zawsze i ona nie działa. Dzisiaj rano znalazłem rozwiązanie. To znaczy, przynajmniej na razie zadziałało, zobaczymy jak będzie to wyglądało dalej, ale krótki tip dla tych, którym by się coś podobnego mogło zdarzyć. Wystarczy po prostu wyczyścić cache Adobe Premiera i zwolnić trochę miejsca na dysku i problem ustąpił. Próbowałem różnych kombinacji, jednoznacznie na forach i na supporcie Adobe podawali rozwiązanie takie, że po prostu trzeba przestać korzystać z Adjustment Layer, czyli z tej warstwy do korekcji kolorów i do efektów. No co jest totalnie debilne, bo jest to podstawowa funkcja, więc jak używać programu, kiedy jego podstawowa funkcja nie działa? Wyczyszczenie cache'u programu i zwolnienie miejsca jak na razie pomogło. Zobaczymy na jak długo. Dobra, pakuję graty i czas się stąd zabierać. Ej, ktoś ugryzł go. Ja go ugryzłem. Dzisiaj dzień pełen chillout. Kawa, muffin. Raczej to z niego zostało. Spotkanie strategiczne. Po krótkiej przerwie na kawę. Ej, zawsze marzyłem, żebyśmy mieli coś takiego w pokoju. Tak? Na ścianie obok skórzanego fotela. Zafunduję ci to. No chyba. Korki. Wieczne korki. Dzisiejszy dzień to prawdziwy film drogi. Non-stop w drodze. Dałem się namówić, co nie jest częste, na program lojalnościowy Starbucksa. Czyli właśnie ta karta, która umożliwia zbieranie gdzieś tam gratisów i bliżej nieokreślonych rzeczy. Ale co jest fajne, to że jest to karta płatnicza i umożliwia płacenie tą kartą w Starbucksach i możliwość doładowania jej online, czyli możemy ją doładować sobie kasą online, a następnie poprzez telefon albo poprzez tą kartę płacić za produkty w Starbucksie. I to jest fajne, to jest naprawdę spoko. Nie wiem czy widzieliście, Allegro jakiś chyba tydzień temu odpaliło na YouTubie kanały tematyczne wideo, więc powstał m.in. kanał o technologii, gdzie będą recenzowane produkty, które można kupić oczywiście na Allegro.
Więc jakby sprawdza się tylko to, że wideo w internecie rośnie i coraz to częściej i coraz więcej widzimy marek, które wchodzą w tą tematykę i zaczynają tworzyć wartościowy content i próbować zainteresować nim użytkowników. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, ponieważ wydaje mi się, że jednak internet rządzi się swoimi prawami i ludzie chętni będą oglądać kanały, które są brandowane przez osoby, przez konkretnych ludzi, którzy ten kanał tworzą. A tutaj jednak no, każdy będzie miał z tyłu głowy, że jest to kanał Allegro i że są to wszystko działania, które mają na celu sprzedaż produktów z Allegro. Co oczywiście nie oznacza, że te recenzje nie będą rzetelne, bo wydaje mi się, że na pewno będą fajne, fajnie zrobione i na pewno będzie dużo energii kładzione na to, żeby te treści były wartościowe dla użytkowników. No, jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwinie. I właśnie dlatego podczas kręcenia ustawienia powinny być manualne na kamerze, ponieważ nie ma wtedy takiej sytuacji, że jest raz jaśniej, raz ciemniej i później w postprodukcji, podczas edycji trzeba to wszystko korygować. Najczęściej, jeżeli wszystko się automatycznie konfiguruje podczas zmiany warunków oświetleniowych, to później jest to często ciężko ustabilizować i sprowadzić do normy. Manual, my friend, manual. Jest robotne, nie? A dzisiaj pogoda ewidentnie nie sprzyja. Tylko po takie krople. Ale... No totalny dramat. Dramat, tak. Czemu nie wziąłeś parasola?